Witam wszystkich pasjonatów wyrobów domowych. Kindziuk. Film o tej wędlinie opublikowałem w lutym 2018 roku, czyli rok i 6 miesięcy temu. Wtedy już na tym filmie degustowałem pierwsze sztuki. Teraz, ten rok i 6 miesięcy później, to jest ostatnia sztuka. Też jestem ciekawy, co jest w środku. I też mam zamiar to Wam pokazać. Oczywiście kindziuk już jest oczyszczony, bo trochę wisiał, więc trzeba było go przelać wrzątkiem, porządnie wytrzeć, bo ten czas przebywania w otoczeniu zaowocował pewnie jakimś osadem. Nawet jeżeli go nie widać, to on tam jest i trzeba to oczyścić. Jak widać, porządnie wysechł, wklęsł, ale po takim czasie nie ma się czemu dziwić. Nie wiem, czy to przykroję nożem. Tak się wydaje, że powinno mi się to udać, ale jeżeli nie, to się poddam i wezmę się za krajanicę. Ale na razie próbuję nożem. Tak mówiono, że do kindziuka kiedyś podchodzono z siekierą. Nóż jest naprawdę ostry, ale kindziuk do miękkich nie należy. Tak to wygląda. Puste przestrzenie w środku musiały wystąpić przy takim skurczu, ale zapach jest obłędny. Da się tą skórkę w ogóle ściąć, zdjąć. To jest pęcherz, więc to jest naturalna skóra. Ale da się. O. O, zapach już się roznosi dosłownie po całej kuchni. Tak to spróbuję. Powinno być łatwiej. Warto. Warto czekać, naprawdę. Wspaniała, sucha, dojrzała wędlinka. W tym roku, jak się tylko sezon zimowy zacznie, nową partię na pewno wykonam. Wszystko, nawet te tłuste kawałeczki mają naprawdę obłędny smak. I one są najmiętsze w tym wszystkim. Pozostałe składowe mięsne są twardsze. Środek zachował jeszcze trochę wilgotności. A skurcz był taki. I te otwory powstały dlatego, że partie mięsne bardziej się kurczą, partie tłuste mniej. W końcu te otwory i przestrzenie musiały się pojawić. Wystarczy na dzisiaj. Przetrwał tyle. Jest pyszny. Nie był mrożony przez cały czas. Przybywał w temperaturze w okresie zimowym po prostu wisiał w spiżarni. Około 10 stopni w okresie letnim był składowany w mojej chłodni, której też około 10 stopni panuje. Cała jego historia. Pyszna rzecz. Róbcie tradycyjne, długo dojrzewające wędliny, bo to są pyszne rzeczy. Na razie.